Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Naszym gościem w piątkowy poranek jest burmistrz miasta i gminy Wojnicz, Tadeusz Bąk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa serdecznie. Cały czas biało na zewnątrz, to też trudne dni. Ostatni tydzień był dla kierowców, panie burmistrzu. Jak to wyglądało w gminie Wojnicz? Drogi były czarne, czy jednak przysypane tym śniegiem? Nie, to żeby utrzymać drogi czarne, to graniczyło z cudem. To nie było możliwości przy tak intensywnych opadach. No naprawdę staramy się, robimy co tylko możemy. Mam w tym miejscu chcę przeprosić mieszkańców miasta i gminy Wojnicz, że możliwe, że gdzieś były utrudnienia, ale po prostu jest nierealne, żeby w jednym dniu czy w przeciągu 2-3 dni odśnieżyć wszystko do takiego stopnia, żeby to było przejezdne. Natomiast środki finansowe, jakie są nałożone na odśnieżanie, po prostu to są bardzo kosztowne rzeczy. Staramy się, żeby bezpieczeństwo było zachowane, ale mieszkańcy też po prostu jest prośba, żeby zachowali swoją ostrożność. Zima nie sprzyja też realizowaniu inwestycji, a wiele z nich trwa w gminie Wojnicz. Panie burmistrzu, czy śnieg wstrzymał pracę na rynku? Tak, tak. Te opady i takie duże ilości opady śniegu wstrzymały. Wstrzymały pracę na rynku, wstrzymały pracę na płycie boiska, jeżeli chodzi o Olimpię Wojnicz. Lekko spowolniły pracę przy budowie przoku, ale tam jeszcze widzę, pracownicy się kręcą. Natomiast jeżeli chodzi o remont Pałacu Dąbskich, tam firma, która wykonuje te prace remontowe, obłożyła się foliami dookoła. Mają jakieś swoje metody podgrzewania murów, tynków, także oni swoje robią. Oczywiście, że też prace przejdą na rok następny. Natomiast wykorzystuję każdą wolną chwilę. Mówiąc o rynku, no plan był, żeby mimo wszystko w tym roku skończyć. Jeśli nie do końca grudnia, no to kiedy? Jeżeli nie do końca grudnia, no to będziemy, to zobaczymy, jak zima długo potrzyma. Na pewno jak zelżą mrozy i stopnieje śnieg, to brygady wejdą na rynek i będą kończyć tą pracę. No będziemy się starali to, żeby z wiosną wczesną już to wszystko było gotowe. Przede wszystkim jedyny plus tego to, że nasadzenia drzew, kwiatów, to co było przewidziane we wszystkich kwietnikach, to się zrobi na wiosnę tak, jak to powinno być, żeby po prostu te krzewy i drzewka nie umarzły. Wiemy, że część pieniędzy na remont rynku pochodziła z dofinansowań, z których musieliście się rozliczyć. Nie będzie jakichś problemów przez to, że się wydłuży ten termin? Nie, pisaliśmy prośbę o wydłużenie, maksymalnie, czyli do połowy grudnia, do 20. I te pieniądze, które dostaliśmy z dofinansowania, po prostu one są już przerobione. To nawet z naszego budżetu już pieniądze troszeczkę poszło, także tu nie mamy żadnych obaw. Po prostu wszystkie dofinansowania zrobione były na czas. Pałac Dąbskich też nabiera już fajnego kształtu, wyglądu. Miałem okazję niedawno widzieć, co tam jeszcze zostało do zrobienia, bo cały czas ten pierwszy etap, czyli to ten wygląd zewnętrzny jest zrobiony. Wygląd zewnętrzny, wymiana całej stolarki, wymiana całego dachu, odkopanie Pałacu Dąbskich i izolacja, odwodnienie i izolacja fundamentów. To wszystko praktycznie jest, robi się i to jest właśnie ten pierwszy etap. W momencie z wiosną, kiedy zakończymy ten pierwszy etap, będziemy pisać, będziemy starać się o środki finansowe, żeby przystąpić do remontu wewnątrz. A stadion Olimpik Wojnicz gotowy, żeby posiać nową murawę, tak żeby piłkarze od przyszłego sezonu mogli wejść? Nawiezione ponad 1000 metrów sześciennych ziemi na płytę boiska i przerwana, dlatego że ta pogoda i te deszcze spowodowały, że nie było szans po płycie boiska jeździć różnymi maszynami. Dlatego czekamy na wiosnę, żeby to pięknie rozgarnąć, żeby to wszystko przygotować, zasiać trawę. I mam nadzieję, że do wakacji damy radę po prostu stadion przygotować, aby od jesieni przyszłego roku piłkarze mogli już grać na nowym boisku, na nowej płycie. Bo trybuny już są, bieżnia wokół jest, więc została tylko ta główna część. Tylko płyta, wszystko resztę pozostałe jest gotowe. Jednym z realizowanych inwestycji jest też budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów w samym Wojniczu. Panie burmistrzu, jak wygląda sytuacja przy tej inwestycji? Tam też, tam my mieli duże też problemy, kłopoty, tam idzie rurociąg gazowy wysokiego ciśnienia. Mieliśmy kłopoty z otrzymaniem pozwolenia, musieliśmy się przesunąć, trwało to dosyć długo. Jest to inwestycja za projektu i wybuduj.
W tej chwili jest dużo, bardzo dużo zrobione. Stoi wiata, stoi budynek, stoi płyta wybetonowana. Zostały zakupione to, co było przewidziane w tym projekcie, różnego rodzaju urządzenia, kontenery też. Także mam też nadzieję, że pierwszy kwartał nowego roku i pod koniec PSZOK powinien już spełniać swoje zadanie. Bo wcześniej takiego miejsca nie było w Wojniczu. Co ono zmieni, kiedy się już pojawi? To znaczy mieliśmy punkt selektywny blisko przepompowni ścieków. Tam mieliśmy parę kontenerów postawionych. Tam my przyjmowali wszystkie rzeczy, które mieszkańcy przywozili. Natomiast teraz już będziemy mieli taki z prawdziwego zdarzenia PSZOK z wagą, ze wszystkim. Także będziemy po prostu mieli pod kontrolą wszystko to, co się przywozi na taki punkt. Prace w gminie Wojnicz trwały także pod ziemią. Mówię oczywiście o budowie kanalizacji w Łukanowicach, tak? Tak, tak. Mamy Łukanowice zakończone, jeżeli chodzi o kanalizację. Dorabiamy teraz projekt też w Łukanowicach i w ISP-ie. Dlatego, że chcemy po prostu kontynuować w dalszym ciągu kanalizację. Jeżeli to się nam uda zrobić, to będziemy starać się o pozyskiwanie środków, żeby następną wioskę przyłączyć do kanalizacji. Zmienię troszkę temat, bo jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej świętują w ostatnim czasie w gminie Wojnicz, bo otrzymały sporo nowego sprzętu, ale nie tylko. Zacznijmy od wczorajszego wydarzenia. Uroczyście oddano do użytku wyremontowaną remizę OSP w Zakrzowie. Jak się zmieniło to miejsce? Tak, remiza w Zakrzowie, czyli dom strażaka, jest wewnątrz, a to najważniejsze, praktycznie wyremontowany cały. Poprzednie lata robiliśmy piętro i parter, w tej chwili zrobiliśmy garaże. No są, odzyskały swój taki blask, widać to po prostu gołym okiem, jak ładnie wyglądają garaże, samochody w nich. I wczoraj właśnie były oddane do użytku, to było dofinansowanie z Małopolskiego, Urzędu Marszałkowskiego. Dodatkowo zakupione zostały też przy pomocy w UFOS-u ubrania strażackie, przepraszam, że tego. W każdym razie było to taka wczoraj miła uroczystość. Oprócz tego Dębina Łętowska też wczoraj, panie redaktorze, otrzymała łódź z silnikiem, z wózkiem. Oni poszli w specjalność wodną, dlatego że blisko nich są te akweny, też wirowiska dawne, które są zalane wodą i oni po prostu chcą specjalizować się w ratownictwie wodnym. W ogóle, szanowni państwo, strażacy i jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na przestrzeni ostatnich lat wzbogacili się o straszne duże ilości sprzętu. Jeżeli chodzi o samochody strażackie, to 4 nowe, 5 jest w drodze dla OSP Olszyny. Następne 2 będę ogłaszał przetarg, żeby zakupić. Także w przeciągu 9 lat zakupiono 7 samochodów nowych strażackich dla jednostek, nie licząc już dużej ilości sprzętu. Ale to po prostu ta straże moje i straże w Wojniczu były takie niedofinansowane. Byli wyposażeni w stary sprzęt, stare samochody. W tej chwili czują się oni po prostu nawet z przyjemnością pełnią tą swoją funkcję, pełnią to swoje obowiązki, bo jak się ma odpowiedni sprzęt, jak się jest zabezpieczonym, to łatwiej jest po prostu jechać do akcji. Jeden wóz trafi do strażaków jeszcze w tym roku, bojowy, nowy zupełnie, a 2 w przyszłym, tak? Jakie to będą wozy? 2 w przyszłym roku. Teraz ten, który oczekujemy, to jest średni samochód ratowniczo-gaśniczy, pójdzie dla OSP Olszyny. Przetarg robimy na 2 samochody, czyli ciężkie auto strażackie, to pójdzie do OSP Wojnicz, dlatego że chcemy pozabezpieczać ten Zielony Park Przemysłowy, takie inne rzeczy i chcemy po prostu mieć na terenie gminy Wojnicz jedno takie duże auto, a lekkie. Wszystko wskazuje na to, że otrzyma je OSP Łukanowice. Zmieńmy temat. Po raz kolejny, panie burmistrzu, gmina Wojnicz otrzymała od starostwa powiatowego w ramach darowizny jedną z nieruchomości położonych w Wojniczu. O co konkretnie chodzi? A to jest budynek po byłym komisariacie policji. Wybudowaliśmy nowy. Policjanci przenieśli się do nowego budynku, bardzo ładnego przede wszystkim, i komfort pracy się im bardzo poprawił. A ten budynek otrzymaliśmy w spadku i dziękuję panu staroście za otrzymany budynek. Przewidziane tam było i jest, i takie mamy plany, żeby tam było pogotowie ratunkowe.
bardzo ładne miejsce w centrum Wojnicza, a przede wszystkim garaże na karetki, żeby po prostu można było je trzymać w garażach. No i część tego budynku przeznaczymy na archiwum, jeżeli chodzi o dokumenty naszego urzędu. Plan na przyszły rok czy dalsze lata? Na przyszły rok. Przyszły rok to nie możemy z tym czekać, bo budynek stoi, trzeba piernikiem wyremontować, przygotować pod potrzeby pogotowia, no i po prostu, a pod potrzeby te archiwum, no też trzeba przygotować, bo tam musi być odpowiednia klimatyzacja, tam musi być odpowiednia temperatura i przede wszystkim, żeby nie było wilgoci. Panie burmistrzu, mieszkańcy nas dopytują o sprawy, które ich interesuje. Chodzi mi o mieszkańców miejscowości Sukmanie, czyli o żwirownię, którą chce stworzyć tam prywatny przedsiębiorca. Jak wiemy, na początku odmówił pan wydania zgody na to przedsięwzięcie, jednak SKO uchyliła pańską decyzję. Dlaczego? Ja wziąłem pod uwagę protesty mieszkańców i prośby mieszkańców, którzy nie chcą tej żwirowni w swoim miejscu zamieszkania. Mówią o różnego rodzaju zagrożeniach, o uciążliwości, mówią o to, że natężenie ruchu. Wziąłem to pod uwagę, wydałem negatywną opinię, natomiast SKO zmieniło moją decyzję i nakazano mi wydać opinię zgodną z opiniami instytucji, bo to nie jest taka moja opinia, to są opinie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Sanepidu, Wód Polskich, gdzie te opinie były pozytywne. Ja wziąłem to też pod uwagę, ale wziąłem przede wszystkim protesty mieszkańców. Zobaczymy, przeciągamy specjalnie tą kwestię, dlatego że to trzeba teraz wymaga dłuższego zastanowienia. Ja wystąpiłem z prośbą, żeby wydłużyć ten termin o 3 miesiące, a w międzyczasie chcę spowodować to, żeby jeszcze raz do tych instytucji napisać prośbę o zbadanie jeszcze raz dokładnie tej sytuacji i wydania opinii. Jeżeli te opinie się powtórzą takie same, jakie były teraz i nic się nie zmieni, no to będę po prostu zmuszony wydać opinię pozytywną. Więc najbliższe 3 miesiące będzie po prostu przyglądanie się i tworzenie raportów takich szczegółowych. Tak, to nie tak, że przyglądanie, żeby to odwlec w czasie, tylko dajemy sobie czas na to, żeby każda instytucja mogła się na ten temat wypowiedzieć. Panie burmistrzu, zbliżamy się do końca 2023 roku, a to oznacza, że samorządy pieczołowicie pracują nad przyszłorocznymi budżetami. A jaki będzie budżet na 2024 rok gminy Wojnicz? Tak, mamy budżet przygotowany, jesteśmy po pierwszym czytaniu, radni zostali zapoznani z budżetem na przyszły rok. Pewnie będziemy końcem grudnia go uchwalać. No, mamy ambitny budżet, bardzo taki wymagający, dyscyplinujący. Po prostu mamy dużo inwestycji, które musimy wykonać. Po stronie dochodów mamy blisko 90 milionów złotych, po stronie rozchodów 104 miliony. I z tego praktycznie 37 milionów w inwestycjach. Także w dalszym ciągu w Wojniczu będzie się dużo robiło, będzie się dużo inwestycji prowadziło, ale na tym i cały czas zależało, jak tylko zostałem burmistrzem, żeby po prostu nadganiać stracony czas. 37 milionów na inwestycje, czyli będą kontynuowane te obecne, czy jeszcze jakieś nowe się rozpoczną? I te obecne będą kontynuowane i jeszcze nowe jakieś obecne. Ja to nie mówię 37, że to już jest koniec, bo w międzyczasie będziemy starać się o następne środki. Jeżeli takie otrzymamy, no to oczywiście, że będziemy robić inwestycje. Panie burmistrzu, jeśli mówimy o przyszłym roku, no to też przecież zbliżają się wybory samorządowe na wiosnę. Podjął już pan decyzję o tym, czy będzie ponownie kandydował na swoje stanowisko? Panie redaktorze, inwestycje, to co powiedziałem, 37 milionów, jest bardzo dużo do zrobienia i oczywiście czuję się znakomicie, czuję się dobrze. Nie podjąłem jeszcze decyzji, ale chciałbym po prostu zrealizować te wszystkie plany i to, co zostało zaplanowane jeszcze za mojej kadencji. Także zobaczymy. Mam nadzieję, że w niedługim czasie decyzję trzeba podjąć. A teraz co? Już ostatnie przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia? Tak, już teraz te wigilijki i inne rzeczy i przygotowania do świąt. Najprawdopodobniej będziemy robić wszystko, żeby się spotkać z pracownikami, żeby sobie pożyczyć wszystkich wesołych świąt, jak również dla wszystkich mieszkańców, ale to życzenia pójdą specjalnie przez Radio RDN, dlatego bardzo, jeżeli ci, którzy nie słuchają radia, to też składam ich
im bardzo serdeczne życzenia świąteczne, noworoczne, zdrowych, spokojnych, wesołych świąt dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy Wojnicz, jak również i powiatu tarnowskiego. Naszym gościem w piątkowy poranek był burmistrz miasta i gminy Wojnicz, Tadeusz Bąk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i przepraszam za głos, ale troszeczkę gardło mi wysiada.